Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Całość, baczność do hymnu. Jeszcze pol. Hymnie. Spocznij. Serdecznie witam dyrektora szkoły, drogich nauczycieli i wychowawców, pracowników szkoły, zaproszonych gości, rodziców i was, koledzy i koleżanki. Na ostatniej uroczystości w tym roku szkolnym. Za nami wiele miesięcy nauki, przed nami 2 miesiące odpoczynku. Odpoczywajmy, zbierajmy siły na następny rok. O otwarcie uroczystości prosimy dyrektora szkoły, pana Przemysława Uszyńskiego. Dostojni goście, szanowni rodzice, nauczyciele i wy, najważniejsi dzisiaj uczniowie. Witam wszystkich na uroczystej Akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 22-23. Na wstępie pozwólcie, że przywitam szanownych gości. Witam serdecznie panią burmistrz Annę Bogucką. Witam czcigodnego księża proboszcza Eugeniusza Sochackiego. Witam przedstawiciela powiatu, zarządu Rady Powiatu i organu prowadzącego, pana Jurka Pakiełę. Witam przewodniczącą Rady Rodziców, pannę Annę Cichowską wraz z wszystkimi rodzicami obecnymi na dzisiejszej uroczystości. Witam całą Radę Pedagogiczną z panią kierownik Małgorzatą Jaźwińską na czele. Witam was, droga młodzieży, na dzisiejszej uroczystości. Drodzy uczniowie, pozwólcie, że w pierwszej kolejności swoje podziękowanie skieruję do naszych szacownych gości. Dziękuję serdecznie pani burmistrz za nieocenioną pomoc w dążeniu do poprawy funkcjonowania naszej szkoły, za nieocenione starania pani burmistrz za podnoszenie funkcjonowania pracy miasta, co przekłada się jednocześnie na wizję naszej szkoły w środowisku lokalnym, w powiecie czy w województwie. Dziękujemy pani burmistrz, że pani dba o nas nieustannie. Dziękuję serdecznie księdzu dziekanowi za wsparcie duchowe, merytoryczne, za modlitwę, za okazywane duchowe i przede wszystkim wsparcie moralne nas, uczniów, nauczycieli,
że ksiądz o nas się modli, byśmy byli coraz lepsi z dnia na dzień. Dziękuję serdecznie, księdze proboszcze. Serdeczne podziękowania chciałbym złożyć panu Bogdanowi Zielińskiemu, staroście wysokomazowieckiemu. Te podziękowania składam na ręce pana Jerzego Pakieły, członka zarządu powiatu. Bez takich ludzi jak pan Jerzy czy pan Bogdan, nasza szkoła nie mogłaby funkcjonować w tak dobrym wymiarze, jaka jest dzisiaj współpraca. Dziękuję serdecznie. W tym miejscu też chciałbym serdeczne podziękowania złożyć wszystkim osobom prywatnym, firmom, wszystkim ludziom, których dobro naszej szkoły jest bardzo ważne i wspierają nas na co dzień, by funkcjonowanie naszej szkoły, nasza praca wspierała młodzież, podnosiła ich jakość kształcenia, by wszystko funkcjonowało w jak najlepszym wymiarze. Dziękuję serdecznie wszystkim pracownikom, dziękuję Państwu za współpracę. Dobrze młodzież wie, że bez rodziców nie ma przyszłości, bez współpracy z rodzicami też nie ma przyszłości w szkole. Ja tutaj w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy angażują się w pracę szkoły, bo uważam, że bez współpracy z rodzicami niemożliwa jest podnoszenie jakości i w ogóle kształcenia naszej młodzieży. Na ręce pani przewodniczącej składam serdeczne podziękowania za funkcjonowanie naszej szkoły, za wsparcie i że możemy zawsze na rodziców liczyć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję nauczycielom, pedagogom, wszystkim pracownikom pedagogicznym, którzy odkrywali talenty wśród uczniów, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, byście, drodzy uczniowie, byli coraz lepsi, stawiali czoła wyzwaniom z uśmiechem. Pamiętajcie, że ucząc się w procesie dydaktycznym już na zawsze, stajecie się częścią naszych uczniów, co wymownie wybrzmiało w tegorocznym zjeździe absolwentów. Nasi absolwenci wyraźnie powiedzieli, że to, że Państwo stanęli na ich drodze, przyczyniło się do ich przyszłości i funkcjonowania w teraźniejszym świecie. Dziękuję serdecznie wszystkim nauczycielom, że tak mocno angażują się i starają się poprawić funkcjonowanie naszych uczniów. Pracownicy, wszyscy niepedagogiczni, obsługa, administracja, to często ta niezauważalna praca sprawia, że nasza szkoła pracuje dobrze jak naoliwiona maszyna. Że nie widzimy pewnych działań, to nie znaczy, że one nie funkcjonują. Wszyscy ludzie dobrej woli, zatrudnieni w naszej szkole, którzy wspierają, pracują często, wdrażają więcej niż od nich się oczekuje. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom. Kochani uczniowie, dziękuję wam za wysiłek, zaangażowanie, jakie włożyliście w naukę i zdobywanie nowych umiejętności. Gratuluję wyników w nauce, sukcesów, tych większych i tych trochę mniejszych. Wiem, że pracowaliście cały rok, by dzisiaj odebrać swoje świadectwa. Dziś przyszła pora na wytchnienie, pora na zasłużony odpoczynek. Życzę wszystkim, aby czas wakacji był naprawdę wyjątkowy i przede wszystkim bezpieczny. Żebyście wrócili do szkoły we wrześniu pełni sił i gotowi do wyzwań. Tak jak nasz błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powiedział, z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka. Także liczę na to, że te wszystkie działania, które są na waszej drodze stawianie, podnoszą waszą jakość kształcenia, waszą przyszłość i że będziecie w przyszłości mogli być dumni i że jesteście dumni, że funkcjonujecie w naszej placówce w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Dziękuję serdecznie wam wszystkim. A teraz o zabranie głosu poproszę panią burmistrz, panią Annę Bogucką. Czcigodni księża, panie dyrektorze, panie przedstawicielu organu prowadzącego, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, a przede wszystkim drodzy uczniowie. Myślę, że dzisiaj
Chyba nawet mam pewność i myślę, że taką pewność mają wszyscy, że jednak to jest najszczęśliwszy dzień w roku dla uczniów. Nie ma co udawać. Są różne dni, ale zakończenie roku to na pewno jest największa radość, bo jednak na to czekacie te 10 miesięcy. Także cieszę się, że w tym dniu razem mogę być z wami. Chciałabym serdecznie za ten cały rok podziękować. Dziękuję serdecznie panu dyrektorowi, dziękuję serdecznie wszystkim nauczycielom, którzy starają się tak jak mogą, tak jak potrafią, ale wkładają dużo pracy, wysiłku, zaangażowania w to, by przygotować jak najlepiej tych naszych uczniów do czy dalszego etapu kształcenia, czy do dalszego życia, do tego, by byli odpowiedzialnymi, dobrymi i mądrymi ludźmi. Także dostrzegamy to zaangażowanie, może nie wszystko się udaje, nie wszystko wychodzi, może coś trzeba jeszcze poprawić, ale za to, co robicie, serdecznie dziękuję. Dziękuję rodzicom, że wspierają, że są tutaj też zawsze, pomagają, że organizujecie wiele uroczystości takich na forum gminy, że pomagacie nam również w organizowaniu wielu zadań, także też jesteśmy za to wdzięczni. Tutaj też chciałam serdecznie podziękować w tym momencie księdzu proboszczowi, wszystkim księżom wikariuszom, którzy, no tutaj akurat jest ksiądz Wojtek głównie cały czas, którzy właśnie też tak dobrze współpracują z tą szkołą, dobrze wpływają na pracę wychowawczą naszej szkoły, też z takim dużym zaangażowaniem, z dużą ilością włożonej pracy. Także bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak w szkole podstawowej, tak i tutaj, księże proboszczu, no pozwolę sobie też podziękować za tą dobrą współpracę z naszymi szkołami w ciągu tych 12 lat. No tak się składa, że ksiądz proboszcz, jeszcze będziemy się spotykać przez 2 miesiące, jeszcze będzie czas na pożegnania, ale w takim charakterze już na takie uroczystości jest po raz ostatni, także ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za to ciepło, za taką troskę o tą naszą szkołę, którą ksiądz też zawsze przejawiał, także jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale oczywiście ksiądz proboszcz będzie miał, ma już stałe zaproszenie do Czyżewa, także zapraszamy serdecznie i mam nadzieję, że będziemy się widzieć na wszelkich dalszych również uroczystościach i po sierpniu. Drodzy uczniowie, to dla was szczęśliwy dzień. Chciałabym serdecznie wam pogratulować, podziękować za pracę, jaką włożyliście. Mam nadzieję, że jest to dla was jednak radosny dzień. Jak te świadectwa zobaczycie, to się ucieszycie, że to jest efekt waszej pracy, bo na pewno to jest efekt waszej pracy. Jak pracowaliście, tak macie. Także gratuluję serdecznie, bo zakładam, że jest czego gratulować. Jeżeli komuś się nie udało, to macie jeszcze tą dobrą sytuację, że rok szkolny będzie kolejny, można coś poprawić, coś jeszcze jednak podciągnąć z danego przedmiotu, żeby jeszcze było lepiej. Także serdecznie wam gratuluję. Przed wami wakacje, no to jest taki najszczęśliwszy czas, nie w każdym zawodzie to jest możliwe, także życzę nauczycielom wszystkim tego zasłużonego odpoczynku, szczęśliwych wakacji, wesołych, radosnych dla uczniów, również dla wszystkich bezpiecznych i tak, żebyśmy z radością mogli tutaj się spotkać. Już mi poprawiono, że nie 1 września, tylko 4 września tego roku. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście zapraszamy, mamy różne uroczystości w naszej gminie. Niedługo dni Czyżewa, później takie zawody w powożeniu z obrzęgami konnymi, później właśnie dożynki. Także korzystajcie z tych naszej oferty również kulturalnej i zapraszamy, żebyście też tutaj nas te wakacje byli, odwiedzali. Jeszcze raz zdrowych, bezpiecznych, wesołych wakacji.
Dziękujemy serdecznie pani burmistrz. Oczywiście nie wyobrażam sobie, że mogłoby nas zabraknąć na Dniach Krzyżewa. Oczywiście będziemy i będziemy wspierali pani w wszelkich działaniach. A teraz poproszę o zabranie głosu księdza proboszcza. W ubiegłą niedzielę msza święta o 10:00 to była odprawiana w intencji tu wszystkich obecnych, bo i modliliśmy się za dyrekcję szkoły, nauczycieli, wychowawców i za młodzież przed zbliżającym się końcem roku szkolnego. Tak jak wspomniała pani burmistrz, w roli proboszcza to ostatni raz widzimy się, dlatego też bardzo serdecznie chcę podziękować za 12 lat tych spotkań tu w szkole, poza szkołą. Tak czystym sumieniem powiem, że walczyłem zawsze o tę szkołę, zawsze dobrze mówię, zachęcam, tak jak cały Krzyżew jest mi bardzo bliski. Powiedziałem 12 pięknych lat, ale kochany Krzyżew, trzeba po prostu zajść to miejsce, gdzie się mieszka, gdzie się żyje. Bardzo serdecznie dziękuję i poprzedniej dyrekcji, tym nauczycielom, którzy już odeszli na emeryturę, ale i tutaj panu dyrektorowi, nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, z którymi też zawsze się fajnie współpracuje, i przede wszystkim wam, młodzieży, za udział w różnych uroczystościach, czyli nie tylko patriotyczne, ale nieraz religijne. Takie piękne świadectwo, jak sztandar szkoły jest obecny na uroczystości, to w kościele, to świadectwo dla waszych czy bliskich, czy rodziców, czy rodzeństwa, czy dziadków nawet. To jest tak z wielkim szacunkiem patrzę, tym bardziej, że jako szkoła macie pięknego i bardzo wymownego patrona błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszystko i do kolejnych spotkań. Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie księże proboszczu, a teraz o zabranie głosu proszę pana Jerzego Pokieły jako przedstawiciela organu prowadzącego. Panie dyrektorze, czcigodni księża na czele z księdzem dziekanem, szanowne grono pedagogiczne, szanowna pani burmistrz, drodzy rodzice na czele z panią przewodniczącą, droga młodzieży. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jednocześnie w imieniu pana starosty, jak i całego zarządu, chciałbym całej Radzie Pedagogicznej na czele z panią kierownik podziękować za tą ciężką pracę, za trud, za wysiłek, za przekazanie wiedzy, za cierpliwość, za wyrozumiałość względem uczniów, za wszystko, co robicie państwo dla dobra tej szkoły. A wam, droga młodzieży, gratuluję zdobytej wiedzy, gratuluję dotychczasowych osiągnięć, czy to w sporcie, czy w nauce. Wszystkim życzę udanych wakacji, wspaniałych, słonecznych wakacji, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Życzę, abyście po 2 miesiącach wypoczynku, uśmiechnięci, weseli, zadowoleni, mogli rozpocząć w komplecie nowy rok szkolny. Jeszcze raz udanych, bezpiecznych wakacji. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. W tym miejscu też chciałbym przekazać pozdrowienia dla wszystkich państwa ze strony pana senatora Jacka Boguckiego. Bardzo chciał być z nami dzisiaj, ale ze względu na swoje obowiązki pełnione w Warszawie musiał pozostać i reprezentuje naszą społeczność tam właśnie na miejscu. Także serdeczne pozdrowienia przesyłam od pana Jacka Boguckiego. A teraz poproszę przedstawiciela rodziców, panią Annę Cichowską, o zabranie głosu. Szanowna dyrekcjo, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, czcigodni księża, zaproszeni goście.
W imieniu wszystkich rodziców chciałabym serdecznie podziękować dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły za Państwa całoroczną pracę, za troskę, uśmiech, dobre słowo, zachętę uczniów do pracy, gdy się nie udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze. Dziękuję za Wasz trud i zaangażowanie w edukację oraz wychowanie naszej młodzieży. Życzę wszystkim, a w szczególności młodzieży, radosnych, słonecznych, zdrowych, bezpiecznych wakacji, pełnych przygód i spokojnego wypoczynku. Dziękujemy serdecznie Pani Aniu, a teraz przyszedł czas na docenienie tych najlepszych. Oczywiście wszyscy dostaną świadectwa dzisiaj, tu obecni, ale chcielibyśmy przede wszystkim nagrodzić tutaj na forum te osoby, które najlepiej spisały się w tym roku pod względem i edukacyjnym, i frekwencji. Właśnie ta frekwencja też jest bardzo ważna w wchodzeniu do szkoły, bo często zauważa się, że to te osoby, które mają tą niską frekwencję i mają największe problemy z nauką. Także pamiętajcie, że jeżeli nie ma Was na lekcjach, to też jest ciężko samemu nadrobić te zaległości. Ale mamy jedną osobę, to jest wyjątkowa osoba, która nie dała się złamać żadnym przeciwnościom w tym roku. To jest osoba, która ma 100% frekwencję. Co wielkie brawa. Chciałbym, żeby Mateusz Kozłowski wyszedł tutaj do nas na środek i poprosić panią burmistrz o wręczenie nagrody za 100% frekwencję dla Mateusza. Wielkie brawa. Pani burmistrz z nami zostanie. Zapraszam jeszcze pana Jerzego Pakiełę i panią Anię Cichowską jako przedstawiciela rodziców. Zaproszę osoby z najwyższą średnią na środek. Wręczymy nagrody. Zapraszam Kacper Dorengowski, czwarta TRZ, TAIZ, średnia 4,30. Bartłomiej Dmuchowski, klasa druga, 4,40. Mikołaj Jęczewski, klasa druga, liceum, 4,50. Klaudia Tyszko, klasa druga liceum, 4,53. Daria Dunaj, druga liceum, 4,53. Wiktoria Zawistowska, czwarta klasa, 4,53. Kacper Marciniak, trzecia liceum, 4,57. Oliwia Skorupska, trzecia liceum, 4,57. Natalia Grodzka, trzecia liceum, 4,57. Aleksandra Zawistowska, trzecia liceum, 4,60. Konrad Jaźwińska, pierwsza technikum, 4,81. Mateusz Puciło, czwarta klasa, 4,82. Magdalena Biała, trzecia liceum, 4,86. Aleksandra Szulborska, druga liceum, 4,87. I nasze najbardziej zasłużone, wybitne uczennice. Druga liceum Patrycja Wiśniewska, 5,13. Wielkie brawa za taką wysoką średnią. No i nasza, muszę powiedzieć, prymuska, bo i wielokrotnie reprezentowała na różnych akademiach, na konkursach, średnia wspaniała. 5,29 Dominika Cichowska. Zapraszamy serdecznie.
w naszej szkole jak co roku też jest przeprowadzany taki plebiscyt na ucznia, uczennicę roku szkolnego. Nasi uczniowie zagłosowali, wybrali, oczywiście nauczyciele też mieli swój głos. Także poproszę przedstawicieli samorządu uczniowskiego o opiekunów, o wydanie werdyktu. W tym roku szkolnym tytuł uczennica roku uzyskała Patrycja Wiśniewska. Zapraszamy, Patrycja, do nas. Natomiast uczniem roku został Kacper Marciniak. Zapraszamy. Są nagrody dla uczniów, którzy najbardziej aktywnie pracowali na rzecz samorządu uczniowskiego. Także poproszę jeszcze opiekunów samorządu uczniowskiego o wyczytanie osób i za chwilę wręczymy nagrody dla tych osób. Jako opiekunowie tegoroczni samorządu uczniowskiego chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym uczniom, którzy przez cały rok szkolny ciężko pracowali razem z nami na rzecz całej społeczności uczniowskiej. Chcielibyśmy podziękować Patrycji Wiśniewskiej, Naczarka Cichowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Michała Putkowskiego. Nie ma. Jakuba Borowego. Szymona Spiżewskiego. Wiktorię Zawistowską. Wiktora Decewicza. Piotra Modzelewskiego. Natalkę Uniewską i Dominikę Cichowską. Natalię Grodzką, Karolinę Rawę, Rafała Goska i Mateusza Puciło. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę w całym roku szkolnym.
Dobrze. I oddajemy głos już młodzieży. Wszystkim kolegom i koleżankom życzę wspaniałych i bezpiecznych wakacji, pełnych słońca i odpoczynku. Chcielibyśmy podziękować dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, którzy pomagali nam zdobywać wiedzę. Dziękujemy Wam za Wasz trud i serce, jakie nam okazaliście. Dziękujemy wszystkim osobom sprzyjającym naszej szkole w ciągu tego roku. Mam nadzieję, że nie zapomną o nas w latach następnych. Dziękujemy również wszystkim pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do tego, iż czas tutaj upłynął w miłej atmosferze czystości i porządku. Dziękujemy naszym kochanym rodzicom za to, że byli z nami w każdej chwili, że wspierali nas i motywowali wtedy, kiedy było naprawdę ciężko. To dzięki Wam jesteśmy tutaj. Zakończenie roku szkolnego to ważny moment w naszym uczniowskim życiu. Zamykają się drzwi jednej klasy, a otwierają drugiej. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Teraz zapraszamy na krótką część artystyczną, która wprowadzi nas w wakacyjny nastrój. Światło zgaś, zamknij drzwi. Na początek, Ladybug, puszczę ci tylko nie z ostatnich płyt. Jedno z nas będzie dziś nieprzytomne. Nieprzytomne, jutro nam będzie wstyd. Teraz tańcz, nie mów nic i niech stanie w miejscu czas. Nikt nie patrzy na mnie tak jak ty. Niech się kręci cały świat, zawsze niech już będzie tak.
tracisz czas ze mną dziś. I pieniądze, życie trwa. To nie film, nie da się przed końcem wyjść. Więc zapalmy i wpadnijmy w melancholię, w melancholię. Zróbmy tak, żeby nic nie zapomnieć tego i niech stanie w miejscu czas. Nikt nie patrzy na mnie tak jak ty. Niech się kręci cały świat, zawsze niech już będzie tak jak dziś. Środa, czwartek, na na na. I tak dalej, na na na. I niech stanie w miejscu czas, zawsze niech już będzie tak. Czas, nikt nie patrzy na mnie tak jak ty. Niech się kręci cały świat, zawsze niech już będzie tak jak dziś. Środa, czwartek, na na na. I tak dalej, na na na. I niech stanie w miejscu czas, zawsze niech już będzie tak jak dziś. Dzień dobry, uczniowie. Co to za spóźnienie, Adaś? Co to ma być? A bo taka starsza pani zgubiła 100 zł. I co, pomagałeś jej szukać? Nie, stanę na kocie i poczekam, aż sobie pójdzie. Dobra, podbiję ci ocenę z zachowania. Co to, Daria, za spóźnienie? Jakiś dziad zgubił stówę? Nie. A co się stało? Napadł mnie groźny bandyta, miał pistolet. To straszne. Co potem? Zabrał mi zeszyt z wypracowaniem. Bardzo inteligentny żart. Proszę, zeszyt. Jest ktoś w tej klasie, kto ma pracę domową? Proszę, Oliwier. Temat pracowania. Motyw dzikiego zwierzęcia w literaturze polskiej. Henryk Sienkiewicz to autor, który większość swoich prac napisał sam. Przykładem może być powieść pod tytułem Krzyżacy. Jeden z jej bohaterów wybrał się na polowanie. Jechał na koniu, aż piana leciała mu z pyska. Kiedy Jagienka dowiedziała się o jego wyprawie, wybiegła z domu i wyruszyła z kopyta za rycerzem. Dzielna biała głowa, ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza, zabiła go. Bohatera książki Adama Mickiewicza pod tytułem Pan Tadeusz spotyka również przygoda z niedźwiedziem. Myślę tu o tajemniczej postaci księdza robaka, tajemniczej, gdyż nikt nie wiedział, co kryło się pod jego sutanną. W czasie polowania ksiądz robak strzelił do niedźwiedzia, który zwalił się z hukiem i nie czekając na oklaski, pobiegł do domu. Takie powieści mrożą krew w żyłach. Mam nadzieję, że podobało się mu wypracowanie. Chcę, żeby pan wiedział, że się starałem. No, siara, spisałeś. Sienkiewicz ma literę. Kiedy używamy wielkich liter? Jak mamy słaby wzrok. Sam to pisałeś? No tak. Na pewno? Tak. Na pewno. No dobra, powiem wszystko. Tata pomagał. Tak myślałem. Dobra, za karę napiszesz 100 razy. Pracę domową będę odrabiać sam, a stary 100 razy podpiszę.
Dobra. Niedługo sprawdzień, co sobie powtórzenie zrobimy. Adam, weź dwa zaimki wymień. Kto? Ja? O, jestem zaskoczony. No dobrze, a wymień trzech sławnych Polaków. Lewandowski, Krychowiak, Fabiański. A nie słyszałeś może o Mickiewiczu, Sienkiewiczu albo Słowackim? Nie, ale to pewnie dlatego, że nie interesują mnie gracze rezerwowi. Jezus Maria. Wykończysz mnie, dawaj zeszyt. No nawet zeszytu nie masz, widzisz. No dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu lekcji. Przysłowia polskie jako mądrość życiowa. Jak zapewne wiecie, przysłowia są skarbnicą wiedzy. Jak sam temat wskazuje przecież. Dlatego dziś sobie kilka z nich wymienimy, powtórzymy. Więc ja będę zaczynać, wy dokańczacie. Jasne? No. Natalia, ty pierwsza. Jak cię widzą? To pracuj. Jak cię widzą, to pracuj. Ty jesteś psychiczna, dziewczyno. Jak cię widzą, tak cię piszą. Łukasz. Kto rano wstaje? Kto rano wstaje, ten się nie wyśpi. Kolejny. Inteligentny. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Proszę. Gdzie kucharek 6? Tam ciasno jest. Dobra, chociaż się rymuje. Dobra, to nie ma sensu. Co, Natalia? Znów bujesz w obłokach? Skup się na lekcji. Chodzę do szkoły, różne stopnie zmieram. Szóstki i piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje! Znów będą wakacje! Na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem. Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie. Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat, że jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje! Znów będą wakacje! Na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem. Zaraz będą święta, a święta jest dobrze. Potem już półrocze stopnie każdy widzi. No więc czemu tata chodzi i się dziwi, że jeszcze tylko styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje! Znów będą wakacje! Na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram. Szóstki i piątki i jedynki nieraz. Uczę się dziennie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje! Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację.
wakacje będą znów. Dobrze, to nie ma sensu, więc zapiszcie pracę domową. Tylko co byście zrozumieli? Dobra, jak wyobrażam sobie pracę dyrektora? Czemu nie piszesz, Ale? Czekam na sekretarkę. No dobrze. Proszę pana, a co to jest takie czarne i ma wygłupiaste oczy i ma 6 nóg? Nie wiem, daj mi spokój. Ja też nie wiem, ale ma pan to na ramieniu. Co, gdzie? Co ja sobie myślałem, podejmując się tego zadania? Tych debili uczyć. No właśnie, uczyć czy nie uczyć? O, to jest pytanie. Podnosimy się, upadamy. Gubimy i znów szukamy. Odchodzimy wciąż, powracamy. Po drodze tam, gdzie zmierzamy. Zarwiemy noc, podłuczemy szkła. Zedrzemy głos kolejny raz. O, nie mamy nic, nie mamy nic. O, wyciągnij z labiryntu mnie. Na pomoc potrzebujemy prawdy. Czy teraz nam wystarczy jej? Ten niepewny ton i kłamcy syndrom musi zniknąć. To ich widmo na przeszkodzie staje nam. Podłuczem szkła zedrzemy głos kolejny. Nie mamy nic, do stracenia. Nie mamy nic, nie mamy nic. Musimy przenosić z góry i biec pod wiatr. Tak by runęły mury, co dzielą nas. Nie mamy nic, nie mamy nic. Zakładamy maski złe. Za mało potrafimy dostrzec. Musimy z tego podnieść się. Zapamiętajcie to, bracia i siostry. Po co palić mosty? Wyciągnijmy wnioski. To co dajesz wraca wnet. Podłuczemy szkła, zedrzemy głos kolejny raz. Nie mamy nic do stracenia. Stanowimy jedność. Nie mamy nic do stracenia. Nic już tego nie zmieni. Nie mamy nic do stracenia. Wiem to na pewno. Nie mamy nic. Nie mamy nic. Do stracenia. Nie mamy nic, nie mamy nic.
Musimy przenosić góry i biec pod wiatr, tak by runęły mury, co dzielą nas. Nie mamy nic, nie mamy nic.